Cześć wszystkim, Chris Rudolf i Mieczysław Bielak. Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy w tej chwili na spotkaniu przyjaciół mocy naszych serc, spotkaniu integracyjnym, ale też warsztatowym. Spotykamy się na Kociewiu, w pięknej przyrodzie, wokół nas osiołki się pasą, gęsi, indyki, kaczki, świnki wietnamskie. Piękny krajobraz, taki polodowcowy, pagórki, lasy, łąki i bardzo piękny ośrodek. Niedaleko miejscowości Nowe, mamy tutaj dobre warunki zakwaterowania oraz do prowadzenia szkoleń i takich różnych spotkań i chcielibyśmy Was zaprosić. Na następne takie spotkanie, 8, 9, 10 października. Sorry, trochę wieje, no ale to taki czas już teraz. Nie mamy przy sobie mikrofonu, który by chronił przed wiatrem, więc wybaczcie, no i zapraszamy na to spotkanie październikowe. A system cały czas stara się nas podpuszczać i jakieś takie tak zwane strachy na lachy, jak to Bartłomiej Góralski mówi, wysyłać do nas różne informacje po to, żebyśmy się wkręcali, a my stajemy się coraz bardziej uważni, mówimy sobie, rozpracowujemy te wszystkie podpuchy systemu tak, żeby się w nic nie wkręcać, nie stawać ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie, tylko trwać w swoim i trwać i utrzymywać tą ciszę w swoim sercu. I dlatego zapraszamy na to spotkanie, żeby się podzielić tymi informacjami. 8, 9 i 10 października. Piątek, sobota, niedziela. W spotkaniu weźmiemy udział my dwaj i jeszcze Agnieszka Szydłowska. Ważna jest w tej chwili, jak widać, integracja. Jak spotykają się ludzie, którzy podobnie myślą, to wzajemnie wspierają się swoimi energiami i to jest jeden z bardzo ważnych elementów tych spotkań. Poza tym, no, wiedza, którą przekaże Wam Mietek, ja i Agnieszka. Także zapraszamy serdecznie i do miłego zobaczenia. 8, 9, 10 października. No, Kociewie. Na Kociewiu. A informacje na Facebooku, na Mocy Naszych Serc, na Chris Rudolf, Mietek u siebie też to wydarzenie udostępni, więc czekamy na Was. Zapisy na neoland@o2.pl. Ilość miejsc ograniczona, bo tu ośrodek nie ma tak dużo miejsc noclegowych, więc kto pierwszy, ten lepszy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, jestem hipnoterapeutą i dietetykiem i chciałabym zaprosić Was bardzo serdecznie na wyjątkowe warsztaty, które odbędą się na przywitanie pięknej, kolorowej jesieni. To najlepszy czas na zmiany i na zadbanie o siebie. 8, 9, 10 października. Będziemy uczyć się pracy z podświadomością, będziemy uczyć się również, jak docierać do swojego serca i pracować energią miłości płynącą prosto z twojego serca, która potrafi zdziałać naprawdę cuda. Dużo ćwiczeń, dużo technik. Będzie specjalna sesja na wzmocnienie własnej wartości, wzmocnienie pewności siebie, jak również każda chętna osoba otrzyma skan organizmu wykonany biorezonansem, gdzie będzie przekrój całego twojego organizmu, mnóstwo różnych danych, dzięki którym dopasujesz odpowiednie zalecenia żywieniowe, ja Ci w tym podpowiem, jak również odpowiednie wzmocnienie czy oczyszczenie organizmu. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie w drugiej części na temat naszego umysłu podświadomego. Kolejna funkcja naszego umysłu świadomego to jest siła woli. I wszyscy doskonale na pewno znacie siłę woli i pewnie część rzeczy udało nam się, czy Wam również, zrealizować siłą woli, a część rzeczy niestety nie. Tak? Mówiliśmy o paleniu papierosów i można to zrobić poprzez hipnozę i rzucić palenie, zmieniając program. I wtedy ta zmiana jest dużo łatwiejsza, szybsza, ale można to zrobić również siłą woli. Taką możliwość też mamy. Wtedy działamy z poziomu umysłu świadomego, dlatego trwa to dosyć długo, bo my musimy nowe nawyki wypracować, musimy niejako przekonać podświadomość, że ten program, który ona ma, to nie jest wcale prawdziwy i korzystny. Ale ona się przekonuje długi okres czasu, bo w międzyczasie też nam przeszkadza. Tak jak było w tym pierwszej części powiedziane, że robi wszystko,
żeby swój program zrealizować. Więc nagle zadzwoni do ciebie super koleżanka, umówić się na kawę i z nią się tak super pali papierosy. Nagle będzie promocja na papierosy, najlepsza cena i 3 gratis. Albo zaproszą was na imprezę i będzie jakaś zakrapiana impreza i a jednego się skuszę, co tam. Po prostu podświadomość przyciąga takie sytuacje, żeby ten program zrealizować. Dlatego tak trudno nam jest siłą woli cokolwiek zmienić, wprowadzić, wypracować, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe, bo no, zapewne coś zmieniliście w swoim życiu siłą woli, tak? Czy wprowadziliście. I pamięć robocza. Jak was teraz zapytam i wy szybko odpowiadacie na pytanie. Jak masz na imię? Odpowiedzieliście? I szybko to było, tak? A teraz jak was zapytam, co przedwczoraj jadłeś, jadłaś na obiad? Już jest rozkminka, tak? I nie wiadomo do końca. To jest właśnie różnica między świadomością a podświadomością. Umysł świadomy to jest pamięć robocza, czyli to jak masz na imię. Gdzie pracujesz, gdzie mieszkasz, tak? Jak się nazywasz, jaki masz rozmiar buta, takie najpotrzebniejsze do funkcjonowania informacje. Natomiast podświadomość to jest pamięć permanentna, czyli wszystko od samego poczęcia do dzisiaj. Wszystkie wydarzenia, tak? Które miały miejsce. I umysł podświadomy posiada z kolei 5 funkcji. Pierwsza funkcja to jest właśnie ta pamięć permanentna. Pamięć permanentna, jak już jesteśmy w brzuchu mamy, tak jak mówiłam już wcześniej, to emocje odbieramy od mamy, wydarzenia, które się mają miejsce, to wszystko nas kształtuje i zaczynają powstawać programy. Osoby, które spotykamy, zarówno to mogą być sytuacje dla nas bardzo szczęśliwe, radosne, mogą być chwile jakiegoś sukcesu, ale również jakieś nieprzyjemne, traumatyczne, no takie trudne, które określamy jako takie trudne w naszym życiu. Wszystkie te wydarzenia, spotkane osoby, sugestie, które słyszeliśmy, one się zapisują w umyśle podświadomym. I co jest bardzo ważne, jest to tak jak na takiej kasecie wideo zapisane w postaci, można powiedzieć, takiego filmu, więc i z emocjami, i z obrazem, i z kolorem, wszystkie funkcje jak na kasecie wideo. I my możemy do dowolnego wydarzenia się cofnąć, wrócić, znaleźć się w tym wydarzeniu i zobaczyć, co tam miało miejsce, tak? I nawyki. Tak jak już też w pierwszej części powiedziałam, mamy mnóstwo nawyków, które są dla nas korzystne i tak naprawdę nam ułatwiają życie. Bo nie musimy za każdym razem się zastanawiać, jak wiązać buty. Podejmujemy decyzję świadomym umysłem zawiązać buty, ale samo wiązanie to już jest nawyk. Więc my mamy bardzo dużo nawyków, które są korzystne. Natomiast my je kojarzymy dość tak źle, bo jak chcemy wprowadzić zmianę, chcemy jakiegoś nawyku się pozbyć albo wprowadzić nowy, no to jest trochę pod górkę i jest tym trochę zabawy, bo to jest w umyśle podświadomym. Jeżeli jakiś nawyk powstał w umyśle podświadomym, to on tam jest mocno zakotwiczony. I może mieliście taką sytuację, że coś w domu przestawialiście, zmieniliście z jednej szuflady do drugiej, albo zmiana kontaktu, albo meble przestawione i potem całymi tygodniami wpadamy na te meble, albo włączamy światło w innym miejscu, bo ciągle mamy ten nawyk, że to tu było, tak? I to są właśnie te nawyki, które dopiero jak kilka tygodni czy miesięcy będziemy powtarzać, to podświadomość zapisze nowy nawyk, tak? I według badań 21 dni potrzeba, żeby nowy nawyk zaczął w ogóle kotwiczyć. To nie, że on już jest wprowadzony i już super. 21 dni powtarzania danej czynności, danej rzeczy. Czyli jeżeli sobie postanowisz, że od jutra codziennie rano idę na spacer, to jeżeli to zrobisz 21 dni pod rząd, to jest duża szansa, że już będzie trochę bardziej z górki, tak? Bo już podświadomość troszkę ten nawyk sobie zapisze. Potem kolejne miesiące utrwalają to.
I po pół roku, po roku już jest naprawdę dosyć mocno ten nawyk zakotwiczony, ale nie zawsze u wszystkich jeszcze tak super mocno. Więc zobaczcie, ile to czasu pracy, żeby nowy nawyk się w podświadomości zapisał, jeżeli robimy to z pozycji umysłu świadomego. I dlatego bardzo często jest też tak, że kiedy my sobie coś postanowimy, to po kilku dniach, najczęściej nie dochodzi do tygodnia jeszcze nawet, ale tak te 7 jest taką magiczną liczbą, jest już rezygnacja. Ale ona nie jest rezygnacja na stałe, tylko a dobra, dzisiaj odpuszczę, pada deszcz, to dzisiaj nie wychodzę. No dobrze, a to jutro, dobra, wczoraj nie byłam, to od następnego tygodnia, no i już jest po zawodach, tak? I tak jest bardzo często właśnie z nawykami. Więc te 21 dni, zapamiętajcie sobie, jeżeli robicie siłą woli, to jest ten moment, kiedy już jest później łatwiej. No i emocje. Oczywiście każdy z nas zna emocje i są emocje przyjemne i nieprzyjemne. Nie ma złych, dobrych emocji, bo każda emocja ma jakąś funkcję. Tak? Jeżeli pojawiają się na naszej drodze sytuacje też nieprzyjemne i towarzyszy temu na przykład złość czy frustracja, to jakaś też tutaj jest funkcja tej emocji. W każdym razie one są właśnie z naszego umysłu podświadomego i nie wiem, na przykład spotkaliście kogoś, rozmawiacie i ktoś was albo zirytował, albo cokolwiek innego, wybuchliście i powiedzieliście coś, a za chwilę ach, mogłam czy mogłem się ugryźć w język i tego nie mówić, tak? I zapewne nie raz mieliście taką sytuację, bo to jest normalne, ponieważ emocje są w podświadomości i my w 100% nie jesteśmy w stanie nimi zarządzać i bardzo dobrze i cudownie, że one są, dlatego że mamy mnóstwo wspaniałych emocji, jak na przykład miłość, radość, zachwyt, szczęście, spokój, tak? I to są takie emocje, które fajnie, że się pojawiają nawet nagle, tak? Natomiast jeżeli są emocje, które ktoś jest bardzo wybuchowy, na przykład agresywny, albo bardzo płaczliwy, no to znaczy, że jest jakiś program w umyśle podświadomym i ta osoba dlatego z tymi emocjami sobie nie radzi. To już jest wtedy inaczej. Natomiast normalnie emocje się pojawiają, można powiedzieć, z zaskoczenia nagle. I mamy funkcję ochronną, czyli to, co podawałam na przykładzie w pierwszej części kawy, czy tego mężczyzny, który miał otyłość, czy nawet osoby, która paliła papierosy, tak? Że tam były funkcje ochronne, które nie do końca były dla tej osoby korzystne, ale takie były. I podświadomość jest przekonana, że ona chroni tą osobę właśnie w ten sposób, sprawiając, żeby ona się zachowywała, czyli na przykład pali osoba papierosy, żeby przynależeć do społeczności, bo ona ma taki program. I takich programów ochronnych my mamy bardzo dużo w naszej podświadomości i oczywiście znakomita większość jest tych korzystnych i dla nas sprzyjających, ale są też te, które warto byłoby po prostu pozmieniać, bo my mamy na to wpływ. I mamy w podświadomości leniuszka, czyli podświadomość jest najbardziej leniwą częścią nas. I to jest może nie do końca pozytywna informacja, ale można sobie z tym radzić. Za chwilę się o tym dowiecie, ale tak jest, że podświadomość jest po prostu leniwa i jej się nie chce zmian dokonywać, jej się nie chce zmieniać programów, które już raz powstały, nie chce jej się zmieniać nawyków, ani wytwarzać nowych, jest jej dobrze tak, jak jest, tak? Niektórzy to nazywają strefą komfortu, ja tego tak nie nazywam, raczej bym to nazwała strefą dyskomfortu niż komfortu, tak? Ale właśnie jest taka leniwa. Jak w takim razie odbywa się przeprogramowanie podświadomości? Żeby przeprogramować podświadomość, zmienić program czy nawyki, wprowadzić jakieś nowe, korzystne dla nas sugestie, to należy dotrzeć do umysłu podświadomego, ale nie jest to takie proste. Dlatego, że tak normalnie, jak tutaj jesteśmy, nie mamy dostępu do umysłu podświadomego. Natomiast jeżeli byśmy już tam dotarli hipotetycznie w tej chwili
i wpuścili jakąś sugestię, z którą jesteśmy w zgodzie, że my chcemy faktycznie, żeby to się zadziało. My tego pragniemy, to jest nasza potrzeba i nasze pragnienie, czujemy, że tak, super, fajna sugestia, to ona zaczyna się tam realizować i podświadomość zmienia programy, zmienia, neutralizuje emocje przy tym powstające i zaczyna się tworzyć zupełnie nowy program. Nie jest jednak takie proste właśnie wprowadzenie tej sugestii do umysłu podświadomego. Dlaczego? Dlatego, że na straży do umysłu podświadomego, między świadomym a podświadomym, jest tak zwana funkcja krytyczna. Można to porównać z takiego strażnika, do takiej właśnie łapki zatrzymującej sugestię, że kiedy my dajemy sobie sugestię, to funkcja krytyczna mówi stop, momencik, ja muszę się zapytać w podświadomości, czy to może być zrealizowane. I taka osoba chce rzucić palenie papierosów i mówi, od jutra nie palę papierosów, bo chcę mieć więcej pieniędzy na inne fajne rzeczy, chcę być zdrowa, nie chcę mieć kaszlu. I daje taką sugestię, funkcja krytyczna ją zatrzymuje. Idzie do podświadomości i się pyta. A podświadomość odpowiada, nie no zaraz, chwileczkę, ja nie mogę sprawić, żeby ta przysłowiowa Marysia stała się osobą niepalącą, ponieważ one, papierosy ją chronią, żeby ona przynależała do grupy. Jak nie będzie palić papierosów, to będzie odrzucona ze społeczności. Ona musi palić papierosy. A poza tym, ja mam mnóstwo związanych z tym przyzwyczajeń, nawyków już wypracowanych, programów. Mnie się najnormalniej w świecie, co? Nie chce tego zmieniać, tak? I odrzuca to. I funkcja krytyczna wychodzi do umysłu świadomego i mówi, no bardzo mi przykro, ale podświadomość nie wpuściła tej sugestii. Możesz to zrobić siłą woli. I ta osoba zaczyna się starać i robi to siłą woli, tak? I jeżeli wytrwa, tak jak mówiliśmy wcześniej, to ta zmiana też będzie wprowadzona, ale będzie to trwało długi okres czasu, tak? No a jak w takim razie możemy dotrzeć do umysłu podświadomego szybciej, łatwiej, bardziej skutecznie? Właśnie możemy to zrobić poprzez hipnozę, bo hipnoza to jest nic innego jak tak głębokie zrelaksowanie, rozluźnienie umysłu, że nie ma właśnie ominięta ta funkcja krytyczna. Omijamy tą funkcję krytyczną i wtedy, kiedy mamy głęboko rozluźniony umysł, to słysząc sugestię, którą chcemy przyjąć, która nam odpowiada, jest nasza, ona zostaje wpuszczona do umysłu podświadomego i zaczyna się tam realizować. I tak do tego właśnie wykorzystujemy hipnozę. Ważna również informacja, bo często spotykam się z taką obawą, że właśnie jak będę w stanie hipnozy, to nie będę nic wiedzieć, na nic mieć wpływu i w ogóle nie wiadomo, co ty mi każesz zrobić, ja to może zrobię albo powiem coś, co nie chcę powiedzieć, tak? Nie ma czegoś takiego, dlatego że w hipnozie bierze udział zarówno umysł świadomy, jak i podświadomy. To jest bardzo dobrze. Dlatego, że ten świadomy umysł z jednej strony troszkę przeszkadza w czasie hipnozy, ale z drugiej strony jest takim dla nas też strażnikiem właśnie, żeby te sugestie, które słyszymy, te sformułowania, żeby one były faktycznie w zgodzie z nami, tak? Czyli nie ma takiej sytuacji, że ja coś powiem do kogoś, żeby coś zrobił, na przykład, nie wiem, wyjdź teraz na korytarz i zacznij coś tam krzyczeć, tak? Bo ktoś wtedy w hipnozie po prostu otworzy oczy, wyjdzie z hipnozy, bo możesz w dowolnym momencie wyjść z hipnozy, ty możesz to zrobić. No można być co najwyżej takim troszeczkę jakby świeżo po obudzeniu, tak? I wtedy wyjdziesz z hipnozy i powiesz, nie no, ja nie będę takich rzeczy robić. Więc mamy tutaj nawet umysł świadomy 200-300 razy bardziej świadomy niż normalnie. Wszystkie zmysły są wyostrzone. Zmysł postrzegania różnych rzeczy, zmysł węchu, smaku, dotyku. I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu nie masz pewność, że nie zrobisz czegoś wbrew sobie.
Czyli umysł świadomy pełni tu rolę takiego strażnika. I bardzo ważne, że podczas hipnozy nie śpisz, tak? Jesteś po prostu głęboko zrelaksowany czy zrelaksowana. Twój umysł jest wyciszony i nie śpisz. Może być tak, że podczas hipnozy widzisz obrazy, ale może być tak, że tylko wiesz, zwłaszcza na początku, bo ten umysł świadomy bardzo skutecznie blokuje, tak? On wszystko logicznie, on analizuje, on na wszystko musi mieć tutaj konkretne odpowiedzi. I on, zwłaszcza na początku, jak ktoś pierwszy raz wchodzi w hipnozę, to skutecznie próbuje często przeszkodzić, tak? Żeby nie odpuścić i nie wejść. W czasie hipnozy wszystko, co robisz, robisz dobrze i podczas hipnozy nie musisz się starać. Niczego nie staramy się. Po prostu jesteśmy i podążamy wtedy za sugestiami czy za głosem. I jeszcze raz powtarzam, bardzo ważna rzecz, sugestie, które słyszysz, musisz czuć, że tak, chcę tą sugestię. Ona jest super, ona mi się podoba. A co w takim razie właśnie ze słowami spróbuję albo mam nadzieję? Czyli słyszysz sugestię i mówisz, no dobra, spróbuję, żeby to się zrealizowało. Skazane na porażkę. Dlaczego? Prosty przykład, pewnie większość osób ma dzieciaki albo miało do czynienia z dziećmi. Mówisz do dziecka, posprzątaj pokój. Dobrze, mamo, spróbuję. Po tygodniu jest jeszcze większy bałagan, tak? Mówisz do dziecka, posprzątaj pokój, spróbuję. Nie, kochanie, mi zależy, żebyś posprzątała czy posprzątał dzisiaj pokój. Nie, no mama, dzisiaj nie dam rady, bo mam to i to. No dobrze, to do kiedy możesz posprzątać? To, no do jutra posprzątam. Do jutra, do której? Do tej, do 17 powiedzmy. Czyli do 17 będzie posprzątany pokój. Tak, do 17 będzie posprzątany pokój, z niechęcią, tak? Ale będzie. I jaka jest większa szansa, że będzie ten pokój posprzątany? Raczej w tej drugiej wersji, tak? Kiedy ktoś już określa faktycznie, że tak jest, przyjmuje tą sugestię, którą mówisz, ale przy tym spróbuje, to jest zawsze wytłumaczenie. Zawsze. Jak ktoś coś próbuje, to próbuje i najczęściej się to nie udaje. Tak samo jest ze słowem mam nadzieję, że ta sugestia się zrealizuje. Nie. Dajcie sobie tą możliwość poczuć tą sugestię, jeśli ona będzie, czy jak będziecie robić autosugestię i dajecie sobie ją, to że tak, to jest moja faktycznie sugestia, zrobię to, zaczynam działać, właśnie tak. I wtedy z tą pozytywną emocją to szybko zaczyna się realizować. I podczas hipnozy ja jestem tylko taką osobą, która cię, można powiedzieć, prowadzi krok po kroku, taką przewodniczką. Ale to nie ja robię tą hipnozę, to ty robisz hipnozę. To ty pozwalasz sobie, odpuszczasz, dajesz sobie możliwość. I kiedy podążasz za moim głosem i wykonujesz poszczególne sugestie, realizujesz je, to nie zastanawiasz się nad tym, tak? Czyli na przykład takie ćwiczenie i teraz to zróbcie. Jak ja powiem, podnieś rękę. Mieliście zrobić. Jeszcze raz. Którą? Dobra. A tu no, podnieś rękę. Dobrze. I teraz tu jedno pytanie się pojawiło, którą? To już jest analiza, to już jest umysł świadomy. I teraz właśnie chodzi o to, żeby podczas hipnozy, jeśli ja mówię podnieś rękę, to nie zastanawiać się, tylko pierwsza myśl, bo zawsze przychodzi pierwsza, bo była trochę ręka do góry, ale zaraz było, ale którą? Czyli nie zastanawiamy się podczas hipnozy, tylko robimy pierwszą myśl, to co pierwsze przychodzi do głowy. Jeżeli ja, jako osoba prowadząca cię poprzez hipnozę, robiąca z tobą hipnozę czy hipnoterapię, zauważę, że zrobiłaś czy zrobiłeś coś niezgodnie z moją sugestią, bo ja co innego miałam na myśli, to nic nie szkodzi, ja to poprawię. Znaczy, że ja nie za bardzo sprecyzowałam tą swoją sugestię, tak? I ja ją za chwilę poprawię, bo wszystko, co robisz w hipnozie, robisz dobrze. Ważne, żeby to było automatyczne i takie rzeczywiście z umysłu podświadomego. I pamiętajcie, ograniczenia są tylko gdzie? W umyśle, tak? W twoim umyśle. Tak normalnie nie ma
absolutnie żadnych ograniczeń. I dzięki regresji hipnotycznej możemy wrócić do dowolnego wydarzenia z naszego życia i dokonać tam zmian. Albo zneutralizować emocje, które temu powstały, na przykład silny wstyd, albo jakiś lęk i strach, i on później może towarzyszyć długo. I ktoś, no nie wiem, na przykład boi się wysokości, albo boi się głębokiej wody, tak? I jeżeli zniwelujemy ten strach, który powstał gdzieś znacznie, znacznie wcześniej, usuniemy ten stary program, wgramy nowy, to wtedy dokonujemy taką zmianę, jaką pragniemy dokonać. Ja z tym przekładaniem to mam. I kiedy właśnie podczas tej regresji znajdziemy to źródło, czyli pierwsze wydarzenie, to jest bardzo kluczowe w czasie terapii hipnozą, żeby odnaleźć pierwsze wydarzenie, które bardzo często właśnie ma miejsce w wieku do 7 lat. Bardzo często nawet 2-3 latka, a czasami i właśnie w brzuchu u mamy. I kiedy znajdziemy się w tym wydarzeniu i tam zniwelujemy to, to ta zmiana bardzo szybko się realizuje później już w naszym życiu, bo to się dzieje z automatu. Wtedy nasza podświadomość zmieniła już program, już stajesz się inną osobą, można tak powiedzieć, to jest może nie do końca tak dobrze powiedziane, ale taką osobą, jaką chcesz, tak? No powiedzmy osobą asertywną. I podświadomość robi wszystko, bo już ma ten program, żebyś taką osobą była. I nie musisz się starać wtedy, tak jak z poziomu umysłu świadomego. Tu jest jeszcze przykład klientki uczulonej na orzechy, która podczas terapii hipnozą, może ja przeczytam, bo nie pamiętam tego dokładnie, okazało się, że kiedy jeszcze była w łonie matki, w jej umyśle podświadomym zaczął tworzyć się program ochronny. Kiedy jej mama jadła orzechy, mąż oznajmił, że chce rozwodu. W wieku szkolnym, kiedy jadła kanapkę z masłem orzechowym, najlepsza przyjaciółka oznajmiła jej, że wyjeżdża na zawsze z rodzicami do innego kraju. Będąc na studiach, otrzymała telefon, że jej ukochana babcia nie żyje. Jadła wówczas deser orzechowy i to wtedy podświadomość w tej ostatniej sytuacji utworzyła program Alergia na orzechy, bo na podstawie tych wydarzeń już skonstruowała sobie taki program, że orzechy, jak ty jesz orzechy, no to dzieje się coś niefajnego dla ciebie, odchodzi od ciebie ktoś bliski, ktoś dla ciebie ważny, tak? I w tym momencie utworzyła tą alergię, żeby ta osoba nie jadła orzechów, żeby się te rzeczy nie działy. Oczywiście to nie jest znowu prawdziwy program, tak? Ale tak właśnie funkcjonuje nasza podświadomość. Także podsumowując, jeżeli dostaniemy się do umysłu podświadomego, to ta zmiana zachodzi bardzo, bardzo szybko. Nie ma obaw takich, że będąc na hipnozie, czy robiąc samemu hipnozę, bo można się nauczyć autohipnozy i świetnie pracować z umysłem podświadomym, nawet wykorzystując, nie wiem, sytuację, kiedy jedziecie autobusem, czy jedziecie pociągiem, czy jesteście w jakiejś sytuacji, gdzie czekacie w poczekalni, to też można sobie zrobić taką krótką, szybką autohipnozę i te sytuacje, albo w ogóle ćwiczenia pracy z podświadomością, gdzie zamiast na przykład narzekać na to, że jest kolejka czy korek, to można sobie popracować z podświadomością, już może niekoniecznie wprowadzając się w autohipnozę, ale są też różne techniki właśnie wpływania na umysł podświadomy. Bardzo ważne jest, żeby nie bać się hipnozy, tak? Bo jeżeli są jakieś obawy, strach, to już jest oczywiście ta niska energetyka i nie możemy wtedy sobie pozwolić na to, żeby faktycznie się zagłębić. Jest to naturalny stan, gdzie odpuszczamy po prostu wszystko. Najpierw rozluźniamy ciało i kiedy mamy rozluźnione ciało, rozluźniamy umysł. I wtedy te zmiany, które programujemy, zachodzą z łatwością. Dobrze, to na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że
pozwoliło Wam to lepiej zrozumieć umysł nasz świadomy, podświadomy i przekonało do tego, jak ważna jest praca właśnie na poziomie umysłu podświadomego. Dziękuję.